wygląda spokój, opanowanie, kolocini. Właśnie zyska pana prawie na własnej połowie, więc wszyscy szykują atak pozycyjny do Alessandro. Alessandro! Obok bramki jego Barreto. W meczu z Włochami Argentyna grała przynajmniej po pierwszym kwadransie o wiele lepiej. Skład na ataki, bo się naprawdę nie wiedzieli, o co chodzi. Przed meczem trener Gentile powiedział, że Tevezem będą opiekować się nad zmianą jego stoperzy. Nie wyszło to najlepiej. Tevez miał dużo swobody tutaj. Jak oceniasz grę obrony Paragwaju na Tevez? W ogóle uważam, że w jakim sensie Argentyna jeszcze jak gdyby nie weszła na swój rytm. Nie znalazła swojego rytmu. Wydaje mi się, że znają przeciwnika, bo się wielokrotnie spotykali i troszeczkę go lekceważą. Tak mnie się wydaje. Być może jest to lekceważenie, a może po prostu trema olimpijska. Wszyscy w Argentynie marzą o tym, by zdobyć złoty medal. Dla zawodników to jest chyba na prawie tej straty z Copa America. Ale to ograniczą zawodnicy, także nie myślę, że aż tak. To są wszystko doświadczenia zawodnicy. No nie jest to finał mistrzostw świata, tylko finał olimpijski. Fince to jest jednak impreza nie najbliższej kategorii. Rosales, prawa strona boiska, ponownie Rosales, pole karne, koleci nimi stoi, gol! Argentyna 1-0, Carlos Tevez, gol numer 8, piłkarza Sportu Apatów, tak nazywa się ta dzielnica na przedmieściach Buenos Aires, najbardziej niebezpieczna, tam odradza się ludziom spacerować po godzinie 22, a tam właśnie wychował się Carlos Tevez, nowy Maradona, piłkarz, którego wychwalili Franz Beckenbauer, Cezar Rudy i Menotti, a tak nie tylko chyba podpalić. Ja uważam, że on już jest na pewno sprzedany. Interesuje się, nie przypominam, takie firmy interesowały się Bayern Monachium, PSV Eindhoven. Najbliższy podobno pozyskania go za 20 milionów dolarów był Bayern Monachium. A skoro go chwali Beckenbauer, to sprawa wydaje się prosta. Absolutnie, jest to świetny zawodnik. I myślę, że wszyscy wspominają Gerta Millera. A ja może nie przypomina go, ale nogi ma prawie jak nogi ma takie jak pokonali Paragwaj 1-0, bramka Teveza w 18 minucie. Czy Tevez będzie nowy Maradoną? Zobaczymy. Na razie zapowiada się na piłkarza wielkiego formatu. Dramat Paragwaju, ambitnej drużyny, która jednak na skutek lekkomyślności, powiedziałeś, piłkarskiej głupoty,